Dzień dobry, ze studia Dziennika Gazety Prawnej i z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. Wita wszystkich Zbigniew Bartuś, a gościem w naszym studiu jest dr Sławomir Dudek z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Miło mi gościć pana doktora. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, mamy w przestrzeni publicznej taki przekaz dotyczący tego, że Polska sobie poradzi, mówiąc tak na skrócie, czyli nie musimy patrzeć na żadne zewnętrzne środki, ponieważ tak bardzo fajnie pozyskujemy podatki we własnym zakresie i gospodarka tak się fajnie kręci, że nie potrzebujemy żadnych pieniędzy z zewnątrz. Jak z pana punktu widzenia jako ekonomisty wygląda kwestia KPO? Czy to jest rzeczywiście taki banał, który możemy sobie ominąć bokiem w przeciwieństwie do bogatszych krajów przecież Europy, czy też te pieniądze bardzo by się nam przydały, a w przypadku przedsiębiorców są wręcz pożądane po to, żeby się dalej rozwijać? Nie, to nie jest banał. To są bardzo ważne środki. Fakt, że one nie są, nie stanowią, nie wiem, 100%, 80% budżetu, ale to są ważne środki z kilku powodów. Po pierwsze, te pieniądze też są ważne, bo dałyby oddech finansom publicznym. Finanse publiczne krajowe no, są poturbowane COVID-19, kryzysem energetycznym, wojną w Ukrainie, no i widocznym chyba wszystkim takim masowym transferom socjalnym do różnych grup społecznych, mniej rozwojowe transfery, bardziej takie nakupowanie głosów określonych grup społecznych. Przypomnijmy, że my na te transfery już pożyczamy pieniądze, tak? Tak, tak, pożyczamy pieniądze, dług rośnie, ale przejdźmy do tych europejskich i teraz tak, one by dały oddech, bo to są pieniądze bezzwrotne w dużej części, trafiające w dużej części do przedsiębiorstw, do samorządów. A ta część pożyczkowa jest atrakcyjna? Też jest bardzo atrakcyjna, bo my w tej chwili płacimy bardzo drogo za obligacje. Był moment w zeszłym roku jesienią. Moim zdaniem wtedy nawet mogliśmy utracić płynność, bo nie wychodziły przetargi w BGK-u, nie było sentymentu na polskie obligacje, a rentowności dochodziły do 9%. Mhm. Teraz spadły, ale dalej są 6%. To już nie ma tak, że 1,5-2% jak parę lat temu. A w KPO ile mamy? One są niewieloprocentowane, bo tam korzystamy z wiarygodności całej Unii Europejskiej. Jasne. W tej chwili nie pamiętam, ale one w pewnym momencie to prawie były zero. To jest jakiś zero z plusem. Ta rentowność teraz może być, także to dalej jest bardzo atrakcyjne. No i to jest, my pożyczamy od Unii Europejskiej, od naszego partnera. A proszę zobaczyć, w kraju nie da się już emitować obligacji. Nie ma chętnych za dużo, banki pod korek zakorkowane i rząd zaczął nagle zwiększać zadłużenie zagraniczne. Ale lepiej mieć, jeżeli już zadłużenie zagraniczne, to je mieć w Unii Europejskiej, a nie na przykład, żeby obligacje kupowali Chińczycy, czy ukryć poprzez ukryte mechanizmy Rosjanie, bo ja też tak mogę podejrzewać, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili wycofały się banki centralne z innych krajów z finansowania, tego może nikt nie zauważył, ale jakość inwestorów inwestujących w nasze obligacje takich instytucjonalnych spadła, a pani minister i Ministerstwo Finansów i cały rząd od paru miesięcy jeżdżą po Bliskim Wschodzie, Arabia Saudyjska, Dubaj, tam inne, tam szukają inwestorów. Ale ja nie wiem, czy to też jest dobrze, ja bym wolał, żeby Stany Zjednoczone, kraje z Europy Zachodniej, także lepiej by było tutaj, ale pieniądze to nie wszystko. Druga sprawa, KPO to jest program reform. Tam Unia, to jest taki pierwsza poprawa w ogóle wydawania tych środków ze wspólnego budżetu europejskiego, bo tam kraje musiały napisać reformy, napisać do tych reform działania, powiedzieć, że to są ważne reformy, bo poprawią rozwój długookresowy kraju, zrealizują wiele różnych celów i krajowych, i na poziomie europejskim i musiały przedstawić działania. Czyli my tam zobowiązujemy się do realizacji reform. No, reforma, transformacja energetyczna bardzo kluczowa potrzebna. Dla gospodarki. Digitalizacja gospodarki bardzo potrzebna. Reforma działania instytucji, na przykład cyfryzacja sądów. No już nie mówię o praworządności, ale to też jest ważne dla przedsiębiorców. To są rzeczy, które i tak musimy zrobić, prawda? No i na to pieniądze, i tak. Czyli to są pieniądze, reformy i jest trzeci element, wiarygodność, zaufanie na rynkach. To, że my mamy dzisiaj wyższe rentowności niż Czesi, jest dlatego, że my odrzuciliśmy KPO. A KPO jest emanacją konfliktu Unia-Polska. Nawet niektórzy mówią, no jak nie biorą KPO, to pewnie polexit za parę lat będzie. I to jest moim zdaniem takie
zagrożenie słuszne. No, to się odbyło w Wielkiej Brytanii, w innych krajach. Czy pewien proces został uruchomiony? KPO, jeżeli byśmy wzięli, to tak, wszyscy inwestorzy mówią, no tak, zakończyli konflikt z Unią Europejską, przywracają praworządność, realizują reformy i od razu kurs jest silniejszy i rentowności mniejsze. Także te trzy elementy, bardzo, moim zdaniem, nie można tego bagatelizować. To spójrzmy na stronę przychodową teraz państwa. Kolejna narracja, taka, która od paru ładnych lat obowiązuje, jest taka, że nigdy nie było tak wspaniałego egzekwowania podatków jak teraz. Jak to wygląda na przykład w tym kluczowym dla przychodów państwa podatku, jakim jest VAT? Tak, to jest motor, główny motor, silnik budżetu. To jest już przeszło 200 miliardów złotych. Prognoza, no i tak, prognoza rządowa na koniec tego roku miało być 286 miliardów złotych. Rząd już dwa razy w tym roku, w przeciągu kilku tygodni, zmienił tą prognozę. Łącznie już ją zredukował o 27 miliardów złotych. To jest nowa luka? Tak, nowa luka. Ja wyliczyłem, że luka VAT, biorąc pod uwagę prognozę Ministerstwa Finansów, powiem tylko tak, jeszcze po 7 miesiącach VAT rośnie, wzrósł po 7 miesiącach tego roku o 5,9%. Konsumpcja, nawet jak założymy, że jest zerowa, ale inflację dołożymy średnią 11, bo ona zeszła dopiero teraz. I jeszcze jedna, rząd przywrócił VAT na paliwa, energię i gaz. No tak, to jest 2 miliardy dodatkowo co miesiąc. VAT powinien rosnąć teraz o 20%, tylko przy konsumpcji zerowej, z tytułu inflacji i z tytułu przywrócenia stawek, rośnie o 5,9 i to jest ta miara luki. To jest elementarna matematyka, aczkolwiek ja zastosowałem metodę Unii Europejskiej i mi wychodzi, że luka VAT, w zasadzie niewiele miesięcy brakuje nam do końca roku, ale bazując nawet na optymistycznej prognozie rządowej, tej już zredukowanej dwa razy, to luka VAT rośnie w tym roku 4,5-krotnie od poziomu w 2021, bo ona zaczęła rosnąć już w 2022 i to są obliczenia Ministerstwa Finansów, a biorąc obliczenia Ministerstwa Finansów, ale te układając ją w lukę, wyliczając, ona rośnie do 32 miliardów złotych, 4,5-krotnie, ogromny wzrost tej luki i to przy założeniu, że zrealizujemy prognozę rządową, a prognoza rządowa zakłada, że od sierpnia do końca roku, przez 5 miesięcy, co miesiąc VAT będzie rósł o 22%, podczas gdy na razie mamy kilka procent dynamiki. I jeszcze jest jeden fakt, moim zdaniem trochę to potwierdzający. Rząd ukrywa od miesiąca dane o wykonaniu sierpnia. Jak ja bym miał dane o sierpniu, jeszcze bym policzył, jaka ta luka wynosi. Normalnie powinien je publikować 15 września. A my za chwilę mamy 15 października. Mamy miesiąc opóźnienia, dziennikarze pytają, ekonomiści pytają i Ministerstwo Finansów nie odpowiada nawet. Powinno odpowiedzieć, popsuł nam się komputer. Znaczy, ja pracowałem 23 lata w ministerstwie, jeden dzień po zakończeniu miesiąca miałem te dane na biurku. Ministerstwo Finansów zainwestowało setki milionów złotych, mamy firmę, aplikacje krytyczne, mamy bazy danych i co, nie potrafią VAT-u policzyć? No to... Znaczy, domyślamy się tutaj obaj, że te dane są, tylko że one nie są dostępne publicznie. No niestety trochę nawiążę tutaj do dyskusji przedwyborczej, ale ostatnio padło ze strony rządowej, że mafie VAT-owskie zostały wygonione, a jak się zmieni sytuacja, to mafie VAT-owskie powrócą. No, jeżeli by trzymać się tej retoryki, to one już wróciły i to z siłą 4,5-krotną. Ale to nie jest prawda, bo nikt nie złapał żadnej mafii. No tak. To się tak mówi. Nie zauważyłem żadnego procesu mafii, tak? Tak, nawet jeżeli złapali mafię, to jest 1,250 milionów, a nie miliardy. Tak jest. Rzeczywiście, ja to przyznam, luka VAT-owska spadła, ale spadła dlatego, że to jest suma drobnych transakcji, paragonów. Ludzie zaczęli brać paragony, jest jednolity plik kontrolny. On dyscyplinuje, tak. Mhm. Plus koniunktura. Jak jest dobra koniunktura, to przedsiębiorstwa nie kombinują. Nawet w ramach prawa, bo można tak operację ustawić, nie naruszając prawa, żeby... A jak jest dobra koniunktura, no to dobrze, zapłaćmy ten VAT, po co mieć problemy, no i tak mamy marżę wysoką, to wszystko jedzie. A teraz jest zła koniunktura, znowu zaczęto mniej brać paragonów, szukać faktur jakichś dziwnych. Zwiększyła się szara strefa. I koniunktura. Inaczej, mafii nie było, nie wróciły, ale luka VAT spadała, ale teraz bardzo poważnie wzrosła i to jest ogromny problem. To teraz w trzech prostych zdaniach,
dlaczego to jest problem i czy w związku z tym problemem no, braku wpływów, prawda, które by pokryły no, przecież rosnące wydatki państwa na bardzo różne cele, które pan wymienił, należy oczekiwać jakichś nerwowych ruchów ze strony skarbówki, dokręcania śruby, czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy na przykład? Tak, tak, bo niestety była taka narracja, że my nie zwiększamy podatków, bo zwiększamy uszczelnianie, tak? Czyli wy, przedsiębiorcy, my to was się nie czepiamy, bo my tamte mafie łapiemy, tylko nikt nie wiedział o tych mafii. I teraz ta narracja pada, a fakty mówią, że VAT zaczyna rosnąć wolniej niż gospodarka, a my musimy wydawać na emerytury, na wszystko, tak jak idzie gospodarka, tak jak idzie inflacja, a tu VAT nagle rośnie kilka procent, podczas gdy gospodarka nam urosła o kilkanaście procent, emerytury muszą o kilkanaście i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma tego uszczelniania. Nawet jeżeli było, to uszczelnianie VAT-u daje 20, może do 30 miliardów złotych. Przecież to jest tylko połowa tego 800+, które ma za chwilę wejść, bo ono kosztuje 60 miliardów. Czyli jeżeli już było uszczelnianie, to sfinansowało połowę 800+, już liczę nowe, a gdzie finansowanie 13, a gdzie 14, a gdzie 300+, a gdzie wszystko to, co czeki dla samorządów i te wszystkie rozwiązania, czyli ta cała reszta, to z czego jest? Z podatków i z długu. Przecież rząd mówił, że nie wprowadzi podatków, a mamy daninę solidarnościową, a mamy podatek cukrowy dla zmyłki nazwany opłatą, czyli tak jak krąży taka no, memiczna opowieść, że nie zwiększymy podatków, no to wprowadziliśmy dużo małych podatków. One są rzeczywiście i dług. Dług przyrósł o 1 bln złotych w ciągu 8 lat. 1 bln złotych. Wynosił 1 bln parę 8 lat temu, a teraz się podwoił. I to jest zagrożenie, płacimy duże koszty obsługi długu i to oznacza, że jednak, znaczy ja udowodniłem, że uszczelnianie ledwo co sfinansowało 800+, a zaczyna się pogarszać znowu, zaczyna rosnąć luka, co oznacza, że musi być kontynuowane dociskanie pasa podatkami i zadłużanie. Ciekawe czasy nas czekają i to nie był optymistyczny akcent, ale zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja w nowej konfiguracji rządowej. Zobaczymy, co będzie za tych parę dni. Rozmawiamy przed tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.